program zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla ciebie, kontrowersyjne, ba nawet szokujące. Jeśli nie jesteś na to przygotowany, wyłącz ten film. Oglądasz go na własne życzenie. Z poważaniem. Warnes. Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Dzień dobry, Krzysztof, ogólnie. Dzień dobry. Pusta skrzynka? Co? Pusta skrzynka? A teraz pukamy. No to pokaż. I w domu nie mam młodego liściku. Nie było? Nie. O, widzisz. A co ty z latarką? A zapali się? Nie, ale widno. Ja zawsze chodzę. No a potem przydziałek masz na głowie. O, nie ma nic. Nie ma. A widzisz? Szkoda, że sobie się nie założyłem. No? Szkoda, że... Uważaj na ten bolec, bo się wywalisz. Szkoda, że się nie założyłem z tobą. Chodź. Nie umyję się? Ale to musisz głowę umyć jak jutro do fryzjera. No to umyję. No. Czy myślisz, że ja pójdę brudny? No mam nadzieję, że nie. Tak. Brudny to nie. Dzisiaj ciepło, co? No. Ciepło dzisiaj. No. A co tak ciepło? Ty wytłumacz mi dlaczego. Ja nie wiem. A co tu jest? Wiosna czy zima? Wiosna. A może jesień jeszcze późna? No. Może jesień późna? A może jesień. Zaraz będzie policja. A czego? Bo zaraz zadzwonię. Może ty przyjechał. Nie, co? A zobaczysz. Nie. A zobaczysz. To ja do ciebie po koleżeńsku przecież. Chodź. No idę. Ale ciepło dzisiaj, fajnie. Masz. Samochód umyłem, widziałeś? Nie. No to co, ty ślepy? Ślepy. No. A ty nie mów, że farelkę masz włączoną. Co? Nie mów, że farelka chodzi. Nie mów, że farelka chodzi. Farelka. A daj spokój, no tu 100 stopni, człowieku. Kurwa. Aż gorąco, no właśnie. Jest 8 stopni na podwórku. Weź otwórz trochę drzwi, niech się przewieci, bo ja tu nie wytrzymam. Ja? Otwórz trochę te drzwi, bo ja nie wytrzymam. To jest tak napalone, gorzej jakbyś w piecu napalił. Jak ty w tym siedzisz? Na mnie ciepło chodź. No ciepło, ale na podwórku ciepło, zobacz jak. Dobra. No. A daj spokój, człowieku. Fu. Fu? No nie idzie wytrzymać. Ajajaj. Dobra. Ścisz telewizor trochę, pogadamy. A co to za pisemko już wystosowałeś? Co? Co za pisemko napisałeś? No Wojtka. Do Wojtka? Aha. Przeczytasz? Nie. A czemu nie? Dlatego, że wiesz, to jest tajemnica. A to gdzie te pisemko będzie? W liście czy gdzie? Co? W liście czy gdzie? Nie, zawiozę. Zawieziesz? Hmm? A, przestań tam. Nie wygłupię się. No nie, no trzeba cię się rozebrać, bo to... No, zbieraj się, tylko nie do goła. No gdzie do goła? Już? W głowie ci już? Dobra, ja nie jestem... No ja tym bardziej. Jest, żeby do goła się... To ja ostrzę, żeby nie zbierał się do goła. Ale żeś kurna napalił. W piecu. Czy w piecu? Farele. 8 stopni ciepło na podwórku, on wali. Okno... O, już pojechał. Biały, budzik mały. A ty co dzisiaj porabiasz? Siedem. Cały dzień? Nigdzie nie wyjeżdżałeś? Nie. W domu? No ja bym wody się napił, ale ona gorąca. No gdzie? To weź z werandy. No, to tą postawię na werandzie. No. A wezmę drugą, no bo nie idzie, nie da się. Oj matko jedyna.
Ja chwilę nie będę zamykał tych drzwi, niech się trochę przewietrzy. Co, już jechali? Co? Już jechali? Dużym. Dużym? No. Ja mówię, przyjeźdź jakiś... Zadzwoni. I wiesz. No to zdrowie. Jak się czujesz, dobrze? A co, źle widzisz? Nie, no widzę, że dobrze, no. No. Ale się pytam, tak po koleżeńsku. Pyta to skąd pyta. Pyta to wiesz, gdzie, o. No też. O jak rusza. Przepraszam, bardzo ja piję wodę. O. No pijesz wodę i ruszasz. Sama się rusza. Oj. Czy ja dotknąłem cokolwiek? Co? Ja dotknąłem cokolwiek? Sama się poruszyła. Przysiądę, przycupnę. No. Oj. To jutro do fryzjera weź już iść, bo naprawdę już kurde. Już brzydki jesteś. Co? Już brzydki jesteś. A czemu? No takie kudły długie masz. Długie? Bardzo długie. Już dawno takich nie miałeś. Dobrze. No ale już koniec zimy, a ty co? Zarośnięty taki. A się luty. No to co, że luty? Zapytaj ci się o buty. No buty, o buty. A nie, bo w kapciach. To dzisiaj żadnego listu nie było, tak? Nic? Coś wielkiego w lesie zdechło. No. Ciekawe. A jak ty powiedziałeś, że weź się facecie za robotę. To może poszedł na ogródki działkowe. Wiesz, wziął grabki, wziął miotełkę, szufleczkę, wiaderko i zaczął sprzątać ogródek sobie. No to widzisz, no. A jak posprzątał ogródek od rana, to położył się na wercarkę, przyszedł, a rano mówi, to co, pisz nimek? A pisać nimek, bo ja zmęczony. Ty, a ty dzisiaj nogi wyciągał? Co? Nogi wyciągałeś dzisiaj, czy nie? Tak. Udało się? Udało się. A, widzisz. A ty na przykład nie możesz na tym łóżku spać sobie w nocy? Co? Na tym łóżku spać. Nie, ja na swoim. Przyzwyczajony, tak? Tak. No to jak tam chcesz. Ja przyzwyczajony, a tam to Wojtka. Powiem, że ja leżał i tak dalej. Nie. Zadzwonisz do Wojtka. Nigdzie nie będę dzwonić. Nie, zadzwonisz. Nie. To ja ten może liścik. No to... Albo zadzwonisz, albo liścik. Ale tu wiesz, a co ty chcesz od niego? O, będzie miał. Ludzie poczytają. Ale co ty chcesz od niego? Czego ty będziesz dzwonił do niego? Żeby przyjechał. No to kiedy ci mówił, że przyjedzie? No to zadzwoń. A ja nie będę potem gadają ludzie, że ja namawiam go, żeby on tu przyjechał, żebym ja go nagrywał. A po co mi to potrzebne? To nie musisz nagrywać. Ale to nie chodzi o to. To ja porozmawiam tylko. Ale nawet on to powiedział, że ja go tutaj przywożę, żeby go nagrać. Rozumiesz? Nie. Ja nie chcę. Nie chcę tam na ten temat... Jak on będzie, to nie będziesz nagrywać. No ja tu... A kto go przywiezie? Ja też go nie będę woził. A co ja, kurwa, taksówka darmowa? A, już stoją trzech? Gdzie? Niemieckie czapeczki. Nie widzisz? Za kamerę zacznij. A, tam. Dalej, ale ja widzę, że stoję jeszcze jeden. A to po drugiej stronie, tak? No. I obserwują i... A jak się spało dzisiaj? Co? Jak się spało? Dobrze. Dobrze? Nie straszyło? Nie straszyło? A co mi mało straszyć? A ja tam wiem na górze, co tam ty masz? To może ciebie zaprowadzę i tam położę cię. No to... Nie. No mam mi wpertać. Bo drzwi nie otworzysz, to wiesz... A powiem, siedź się skurczybyku, Jareczku, bo tam musisz siedzieć. Nie. I nagrywaj tam. Ja tam nie chcę. A nie znalazłeś tej przyssawki do odkurzacza? Nie. Ciekawe, gdzie ona jest. Ciężko... Jeszcze, rurki trzeba jedno. To rurka jak rurka. To gdzieś musi to być tutaj. Co? Gdzieś musi to być tutaj. Gdzieś to musi być tutaj. Albo się on wyniósł. Nie, gdzieś leży na pewno tutaj w tych... Może leży. Leży. A może stoi? Może i stoi. To mówisz spokojnie. Biorę taryfy, dopiszę list i na drzwi nakleję i koniec. Kiedy? Dzisiaj? Dzisiaj. I jak ludzie poczytają, to ja go wygonią. Nie chcę zadzwonić, jego ty jesteś przyjacielem, to... A co tam, tak mi nie pokazuj. Nie mów, co tam napisałeś, tylko tak mniej więcej powiedz, co napisałeś.
O czym? Ja nie będę mówić. Historię jego życia? Co? Historię życia? Tak, cała. Na jedną kartkę? Co? Na jedną kartkę? Nie, na dwie. Z dwóch stron? Tak. To jak ty przykleisz? A ja ksero to robię. Można zrobić ksero? No można, no. Jedną stronę, później przewrócisz już na tę kartkę, na tę stronę. Masz czyste na tę stronę, tak? No tak, no. No. Jak w robocie było? Co? Jak w pracy było? W pracy? A dobrze. A jak tobie w pracy? Też dobrze. Widzisz, dzisiaj wcześniej trochę. Pojeździłeś? No. A gdzie? A tu i tam. Miałem coś ciebie zapytać, kurde, i wyleciało mi z głowy. To pytaj, tylko nie tylko pyta. No, a muszę przypomnieć sobie. No przypominaj. Jak przypomnę, to zapytam. No, pytaj. Czekam na pytanie. Dziewczyna wysoka i on wysoki. Dobrali się parą. A ci w telewizji, tak? A! Była goła, to teraz się ubiera. Sycylidzie zobaczył je. I uciekł się, przestraszył. Co? I przestraszył się i uciekł. Nie, bo się drzwi otwierdzi. O, tak jak ja piję. Tylko ja zielone, kochanie, piję. Kochanie, o. Już kochanie. Przyjąłbyś taką pod dom, do siebie, pod dach, do domu? Co? Przyjąłbyś taką pod dach do siebie? A czemu nie? A co ty byś z nią robił? A co z kobietą się robi? A gna się do pola, w pole. Co? W pole się gna. Tu i do przodu. Co do przodu? I do tyłu. Do przodu i do tyłu? Tak. Toż ty mówiłeś, że ty już nie dasz rady. Co? Mówiłeś, że nie dasz rady. Ja? No, mówiłeś tak. Ty, Krzysiek, już niedługo urodziny twoje. Ja dałam rady. A idź ty. Toż to... No. A ty, o tak? Tak. A jak ptaki był. A już to. Przychodzili bez przerwy z Wilkowej, z Łozdaju i z Pręgowa, z Górki Bożej. Ale co, podziwiać? Co? Podziwiać? Mego? Na siano. Podziwiać. Drabiny na krawie stali. Nie? Przy ścianie. Bum, 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 bum. A ja tak patrzę. Majteczki jakie? A jakie najczęściej były? Różne, kolorowe. Kolorowe? Brązowe? I brązowe, i filetowe, i jakie chcesz. Aha. A twoje ulubione to jaki kolor? A twoje? Moje? Czerwone. Moje bez. Bez? No. Żeby... No jak zwał, tak zwał. Może być... Tak jak ty powiedziałeś. No. Może być jaki ty powiedziałeś, no. Aha. No idzie jeden. Jeden spały, drugi z zidą. O Jezu, jakaś zimna woda, dobra. Moja też dobra. Zimna. No to wczoraj chyba nakupiłeś, co? Co? Wczoraj nakupiłeś? No. Patrz, o, ciasteczka, kawusia, proszę bardzo. Co? Ciasteczka. A ja? No. Poczęstuj się. Ja dziękuję, ja nie jadam, ja słodyczy nie jadam w ogóle. A co ty mówisz? Cukiereczki? Co? A cukiereczki. A cukierek to nie słodycz? Ja nie jem takich rzeczy. Mięsa mi daj, a nie tam. Co? Mięsa mi daj. A mięsa? Ta, a niech tam ciasteczka i... To ty wiesz, kupi mięsa, kiełbasy. Nie kupuj, ja mam. Ty tam tu znajdź, gdzie tam ta kiełbasa? U Wojtka Żuchu. A kupił inną, tamtą zjadł z patelni. Podszął, cebulkę dał. Może być szczypiorek. Może być, co jeszcze, pora. Jajko. Buraki można też dodać. Można. Serkować? Tak. Na tarce? Marchewki można dać. Można. Wszystko. Razem na patelnię wymieszać i zjeść. Najlepiej wiesz czym posypać? Wiem. Osypko. No. No. I wtedy zjeść. To będzie się trzymać o! Kupy. I kupa porządna będzie. No.
No. A jak jeszcze od dziewczyny osypka. O, jaka słodka. A jaka to od dziewczyny osypka? Olejek od dziewczyny. A gdzie ten olejek ona ma? No. A gdzie ten olejek ona ma? A ty nie wiesz, gdzie kobieta ma olejki? Nie. Olejki? Pierwsze słyszę? O, a jakie smaczne. A co ty? I kolorowe. Jadłeś? Co? Jadłeś czy? Tak. Tak? Olejkiem. Ty mnie zaskakujesz z dnia na dzień. O, paczka jakaś. Kurier rzuca. Ktoś, o, przyjechali? Jakieś jedzenie ktoś tobie powiesił na bramce. Chodzi? Powiesili na bramce coś, widzisz? Widzę. No. To idź. Nie, on zaraz zdjęcie będzie. A to zaraz niech odjedzie, tak? Jak odjedzie, to on poszedł tam, samochód zostawił, powiesił i z tego rogu pink. A ja nie chcę. Odjedzie, ja zabiorę. Ciekawe, co to? No? Ciekawe, co to? Może major? Gdzie? To nie major, to jakiś, co? Jakiś facet, no, powiesił. A może jakiś dostawca, jakiś obiad ktoś tobie zamówił. Stoi, samochód stoi. To mój stoi. Co? Nie. No tak. To mój. Ty, ślepy? A, to tu. No. On pieszo, tak? On pieszo przyszedł, no. Powiesił i poszedł. No dawaj, pójdziemy, weźmiemy to. Nie. On z rogą, on tam stoi. Co jeszcze powiesz? A nic takiego, co mam powiedzieć. Szykuję się na wyjazd. Gdzie ty wyjeżdżasz? Do Białegostoku. Ty do Białegostoku? Tu już jesteś w Białymstoku. Co? A gdzie ty jesteś teraz? Jadę. Jadę miejsce. No mówisz, do Białegostoku się szykujesz, a teraz gdzie ty jesteś? Na wsi? Ja? No. A co to? Miasto? A co to? Wieś? Pewnie. Wieś w Starosielce? Wiesz co? Tu była wieś. To była? A teraz to jest dzielnica Starosielce, ty. I jest wieś. Tu dla ciebie może i jest, ale dla wszystkich to jest Białystok. O tu, gdzie ja mieszkam. No to tutaj może być wieś, jak to chcesz. Ale wiesz, jaka dzielnica to była? Jaka? Meksyk się nazywał. Meksyk? Tak. Meksik czy Meksyk? Meksyk. Meksyk. A tam Casablanca. Casablanca? Ale tak było na mapie? Tak. Starodawna mapa, zobacz. No muszę sprawdzić. Tu gdzie kino, starodawne koleje było, to pisało Meksyk. Może i tak, ja nie wiem. Nie może, tylko tak. A tam Casablanca. Jak Casablanca przyjdzie tu na zabawę do kina tego, wiesz, to w łupę dostawali. O. Od Meksyka. Od Meksykanów. Jak ja przyjechałem, to ja tu sam chodziłem do tego kina. Wiesz, co tam było? Szczury myszy. To taki Romek mieszkał u dziewczynku, z tą siostrą swoją. Oni mnie zaprosili do tego kina kolejarza. Nie? I dużo naszą chłopcy. Ja też, Roku mi poprosił tego scenarzystę, żeby kto przyszedł, zapowiedział, mamy nowego kolegę. Mam. A kto? Krzysztofa z Kętrzyna, ojcu olsztyńskie, przyjechał na zawsze. Teraz będzie nasz. Uuu, wszyscy prawie. Idziemy na Orążane z tym Krzysztofem. Ja przyszedł do domu, chłopców pełno. A co ty masz tyle chłopców? Z kina. Ale jest co tam chodzi? Tadek, a co? Szurujmy się. Naprawdę widziałem, jak Boga kocham na własne oczy. A idź w cholerę, to nie opowiadaj mi tego. Wiesz, dla dziewczyny. Szczurów mam dosyć. O takie, o, wiesz, o już. Wiesz co jeden chłopak zrobił? Wiesz co za koszulę wpuścił? Szczura? Myślę. Ej, dobra, nie opowiadaj mi tego. Idziemy, chodź, potem pójdziemy. Już go nie ma. Chodzi. To nie on.
On i jeszcze, ja nie chcę. To dzieci jakieś idą, no nie widzisz? Nie, to dorosłe. Tak, dzieci z plecakami poszły. Dorosłe. Niech przejdą. Dziękuję. Siedź sobie. A ja postoję. Lubi stać. A, bo tobie staną. Tak. Od rana stoi. No? Od rana stoi. A, bo od rana waliłeś. Cię tam waliłem. A co? Daj ty spokój, ja w pracy byłem. No, w pracy. Na łóżku. No, na łóżku. A na czym? Bym powiedział, czym no, to na było. Łóżku, na brzuszku. No. Złożyłeś się dobrze, brawo dla mnie. Dziękuję, do widzenia. Nie do widzenia.